Siemaneczki, ziomeczki, ja jestem oczywiście Croxy i jak dobrze wiecie, ostatnio do CSGO zawitała aktualizacja, która wprowadziła do gry nowe naklejki w związku z nadchodzącym majorem w Katowicach. Moje typy na fazę pretendentów możecie poznać klikając właśnie teraz w adnotację. I dużą nowością jest dodanie specjalnej przepustki, dzięki której będziemy mogli ulepszać stan naszego żetonu, jak również odbierać dzięki niemu nagrody za oglądanie meczy. Ale dziś nie o tym. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam najlepsze możliwe opcje zarobku na naklejkach właśnie z Majora w Katowicach. A jeżeli chcecie wygrać 40 zł pace of card, za które będziecie mogli kupić sobie właśnie taką przepustkę, to zostawcie łapeczkę w górę, komentarz z treścią chcę wygrać oraz udostępnijcie gdzieś ten film. Ja jestem Croxy i zapraszam do oglądania. Na sam początek warto jest zainwestować w naklejki drużyn, jak i zawodników, które prędko nie zawitają ponownie na większym turnieju. Ja tutaj osobiście typuję chińskie Vici, australijskie Greyhound oraz brazylijską Furię. Te drużyny według mnie mają dość małe szanse na zagranie w kolejnym większym turnieju, ale oczywiście mogę się mylić. Następna propozycja według mnie to inwestycja w naklejki Holo, które odstają wyglądem od reszty, oczywiście w tym pozytywnym znaczeniu. Tutaj wytypowałem naklejkę Holo drużyny Furia, jak i również wszystkie wersje poza podstawową drużyny MIBR, Liquid, Navi, Tailu, G2 oraz Big. Dlaczego akurat Big? Ponieważ w turnieju w Katowicach uczestniczy gracz o niku, którego nie wypowiem, bo boję się, że YouTube mi zablokuje film. Jego naklejka wyświetla się teraz na ekranie. Gracz ten ma dość kontrowersyjną nazwę, która w połączeniu właśnie z naklejką Big oraz Energy tworzy dość wulgarny zwrot, na który oczywiście będzie duży popyt. To są według mnie murowane pewniaki, jeżeli chodzi o większy zarobek na naklejkach. Cena może również podskoczyć naklejkom Smui oraz Zajwu, jak i samej jego drużynie Vitality. Można również próbować inwestować w naklejki graczy z dość ciekawym podpisem na naklejce. Tutaj moje kandydaci to Adren, Nico, Stevie2k, Simple, Hobbit, Issa, Taco, Kenes, Summer oraz Dima. I to by było na tyle. Przedstawiłem Wam możliwe sposoby na zarobek z tego turnieju. A jeżeli chcecie poznać inny sposób, to zostawcie trochę lajków i dajcie znać o tym w komentarzu. Możecie również podzielić się swoimi sposobami na zarobek i inwestycje. I oczywiście pamiętajcie, że inwestujecie na własną odpowiedzialność. Więc wybierajcie mądrze, tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i siemano.